Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami. I teraz musicie sobie zapamiętać jedną rzecz, że od tej pory ulubieńcy za każdym razem będą mieszani. Doszłam do wniosku, że tak będzie lepiej dla mnie, będzie lepiej dla Was. Na zagranicznym YouTubie praktycznie wszystkie dziewczyny w taki sposób kręcą swoich ulubieńców i postanowiłam, że i ja tak zacznę kręcić. Zacznijmy może od takich gadżetów. Ostatnio wpadła w moje ręce rewelacyjna lokówka z Remingtona. Dokładne modele podam Wam na dole, bo niestety nie pamiętam. Ta lokówka jest po prostu genialna, nagrywa się po prostu w 30 sekund, ma również regulację temperatury. Robiłam nią loki w filmiku z zaczepionymi włosami, podlinkuję Wam go oczywiście, żebyście sobie mogły sprawdzić. Jeżeli poszukujecie jakieś, to właśnie tą zdecydowanie mogę Wam polecić. I ona jest dość tania, bo na Allegro można ją kupić już od 70-80 zł wzwyż. Skoro jesteśmy już w temacie włosów, to pokażę Wam płyn do stylizacji włosów kręconych z firmy Marion. Ostatnio go odkryłam i uważam, że jest fenomenalny. Włosy, jakie mam dzisiaj, to zasługa właśnie tego płynu. Uzyskałam taki efekt trochę beach waves, coś ten deseń. Moje włosy są niczym nieogarnięte. Zawsze wyglądam, jakbym dopiero co wstała z łóżka i nic z nimi nie robiła. No niestety, tak będą wyglądać, nic z tym nie zrobię, chyba że będę je codziennie prostować albo kręcić, ale nie chcę tego robić, nie chcę ich tak niszczyć, więc ten płyn jest genialny, bo on trochę je okiełzna, sprawia, że mu naturalny skręt jest podkreślony, włosy wyglądają jakoś tak lepiej. On się rewelacyjnie sprawdzi u wszystkich dziewczyn, które mają właśnie cienkie włosy, które mają tendencję do kręcenia się lub delikatnego falowania. Zawiera w sobie odrobinkę lakieru w płynie, przez co również te loki są po prostu utrwalone. Produkt naprawdę godny uwagi i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na pewno dostaniecie go w naturze. I teraz zostały mi już tylko dwa produkty z kolorówki. Po pierwsze podkład. Nigdy Wam podkładu żadnego w swoim filmiku z ulubieńcami nie pokazywałam, bo uważałam, że nie jest mi podkład potrzebny, lecz niestety teraz moja skóra troszeczkę się zmieniła i głównie na brodzie mam co nieco przebarwień, no i również nakładam ten podkład w okolice oczu. Zrezygnowałam z korektora, ponieważ korektor był za ciężki, ja nie mam aż takich dużych cieni pod oczami, chcę po prostu delikatnie wyrównać tam koloryt i podkład do tego sprawdza się genialnie, zwłaszcza ten z Perfekty Makeup Fluid kryjący trwały efekt, mój kolor to 01 waniliowy. Produkt rewelacyjny, ma niemożliwie dobre krycie. Niestety podkreśla suche skórki, więc jeżeli ktoś ma skórę suchą, zdecydowanie odradzam. To jest dobry produkt dla ludzi, którzy chcą stosować podkład punktowo lub mają naprawdę duże problemy z pryskami. No i również zapewnia naprawdę bardzo fajny matowy efekt, skóra się po nim nie świeci, a przypudrowany utrzymuje się naprawdę bardzo długo. I ostatnia rzecz kosmetyczna to ulubiony lakier tego miesiąca. Bezapelacyjnie jest to Golden Rose Paris w kolorze 119. Lakier o przepięknym kolorze, takim dość ciemnym nudziaku, tak, czyli takim, jak ja uwielbiam. Trzyma się bardzo długo, jest to jeden z bardziej trwałych lakierów, jakie mam w swojej kolekcji. Na jego niekorzyść ma w sobie jakieś takie śmieszne złote drobinki, których na szczęście na paznokciach nie widać, bo ja drobinek nie lubię. W tym momencie jest to chyba mój ulubiony lakier właśnie w takim cielistym kolorze. Jeżeli chodzi o filmy, jakie widziałam w tym miesiącu i bardzo mi się spodobały, to były głównie serie. Obejrzałam całą serię Toy Story, nie wiem, jakoś tak mnie naszło na filmy Pixara, widziałam też ostatnio Uniwersytet Potworny, ogólnie całą serię Potwornych Spółka. Kolejna serią, którą oglądałam, jak byłam chora, to cała seria Harry'ego Pottera. W 2 dni obejrzałam Wam wszystkie części. Nie będę Wam tutaj mówić o Harry Potterze, bo na pewno każdy z Was przynajmniej jedną część widział. Powiem tylko, że ja Harry'ego Pottera lubię, lubiłam i będę lubić. Pora rzecz takich niekosmetycznych ulubieńców to oczywiście książka. I skończyłam czytać Gwiazd naszych wina. No, nie będę tutaj również dużo o tej książce opowiadać, ogólnie o historii, bo na pewno już dobrze znacie, że było o tym tak głośno i film, i książka, i wszystko. Ja uwielbiam, zakochałam się w historii, w bohaterach. Jest niemożliwie wzruszająca. Ile ja się napłakałam przy książce, ile ja się napłakałam przy filmie, to naprawdę ciężko byłoby zliczyć, ile razy naprawdę łzy strumieniami mi leciały. Historia jest przepiękna i zdecydowanie warto się z nią zapoznać właśnie przez książkę czy przez film, bo to na pewno czas marnowany nie będzie. I tak właśnie nawiązując do książki, ostatnia kategoria w tym filmiku to muzyka. Bardzo polubiłam się w ogóle z twórczością Eda Sheerana. Wcześniej był po prostu koleś, który sobie śpiewał, ale po piosence All of the Stars go bardzo polubiłam. Piosenka za każdym razem, kiedy ją słyszę, przywołuje wspomnienia filmu, książki, całej historii
i mam łzy w oczach. Autentycznie nie mogę jej za długo słuchać, bo popadam w taką melancholię. Teraz właśnie Eda namiętnie słucham i zdecydowanie, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał jego piosenek, to kilka tych najpopularniejszych Wam oczywiście nole podziękuję. No i słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Ja już naprawdę uciekam, bo muszę lecieć na zajęcia teatralne. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia w moich następnych i cześć!